kosmosie, żeby przekazać dźwięk, trzeba użyć fali radiowej oraz niezbędnych odbiorników. Na Ziemi mamy atmosferę, tak więc w części zwanej troposfera używamy już fali akustycznej, która w powietrzu rozchodzi się z prędkością około 340 metrów na sekundę. Mimo to nie usłyszycie, jak grają bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeLace. No i z tą, nazwijmy to, nieco enigmatyczną kwestią zapraszam do dalszej części. Pierwsze wrażenie jest najlepsze. W tym przypadku Huawei zadbał o to od samego początku, gdzie słuchawki otrzymujemy w pięknym opakowaniu, które uspokoi naszą podświadomość o właściwie wydanych pieniądzach. W zestawie są słuchawki, instrukcja obsługi, kabel USB do ładowania oraz ważny element gumki. Mamy ich do dyspozycji aż 6 wielkości, z czego jedna para jest, cudzysłów, wentylowana, która nadaje charakter słuchawek półotwartych. Dzięki temu usłyszymy dźwięk ze słuchawek, jak i otoczenia. Dodatkowo są 3 pary gumek stabilizujących pozycję w małżowinie, np. podczas biegania czy jedzenia, i mimo tak dużej różnorodności gumek, może się znaleźć anatomia ucha, w której gumki pasować nie będą. Słuchawki wykonane są z materiałów dobrej jakości, czuć to przy pierwszym kontakcie, jak i dłuższym użytkowaniu. Dla pedantów rysuje się miejsce magnetycznego połączenia słuchawek. Przewód pokryty jest przyjemnym w dotyku silikonem, a część opierająca się na szyi wewnątrz zrobiona jest ze stopu niklu i tytanu, zachowując pamięć kształtu. Dzięki temu po wzięciu ich do ręki będą gotowe do założenia i zgrabnego przebywania na szyi. Jednym z problemów tego typu słuchawek jest swojego rodzaju brak trybu incognito i bądź co bądź będą one widoczne, chyba że ubierzecie się w czarną bluzę na tle czarnego fotela. Aha, i przy okazji dostępne są jeszcze 2 kolory, pomarańczowy i zielony. Mając smartfon marki Huawei lub Honor, słuchawki sparujemy przez podłączenie do USB, w innym przypadku robimy to tradycyjnie przez Bluetooth. Słuchawki leżą naprawdę wygodnie, a po założeniu można zapomnieć, iż w ogóle je mamy. Duży plus. Dodatkowo po zwinięciu nie stworzymy węzła gordyjskiego, choć czasem myślę, że etui na przechowywanie by się przydało. Przetworniki o średnicy 9,2 mm wykonane z membrany TPU oraz tytanowej powłoki gwarantują bardzo dobre, a przede wszystkim czyste brzmienie tonów niskich jak i wysokich. Serio, jest naprawdę bardzo dobrze bez koloryzowania. Odsłuchując koncert, stoisz na scenie, słuchając audiobooków wyobrażasz mimikę lektora. To jest K.R. Morhen. A słuchając ich Troje Walczyka, bujasz się razem z Wiśniewskim, pijany jak klaun. Wydobywane brzmienie harmonijnie pobudza kowadełko, a poziom decybeli potrafi przyprawić o ból uszu. Aby nie być gołosłownym, niesprawiedliwie porównałem wolną sznurówkę z bezprzewodowymi słuchawkami, tak zwanymi pchełkami Edifierami X3, które grają dosyć dobrze i to nie jest tylko moja opinia. W każdym razie Huawei zjaduje prawie w całym zakresie dźwięku, a ekskrementy przybrały ładny kształt klucza basowego. W opcjach jest możliwość ustawienia equalizera i dopasowaniu profilu do takiego, jaki chcemy. Słuchawki, gdy są złączone, przechodzą w stan czuwania, rozłączone natychmiast łączą ze wcześniej sparowanym smartfonem. Wygodne. Przy pełnym naładowaniu grają od 14 do 18 godzin w zależności od poziomu głośności, a 5-minutowe szybkie ładowanie umożliwia 4-godzinny odsłuch. Odbierając połączenie słyszymy dobrze dzwoniącego, on nas również, oczywiście bez pracy szlifierki w tle. Słuchawki obsługują naszego asystenta głosowego pana Google'a i w tym celu trzeba przytrzymać ten wklęsły przycisk do momentu usłyszenia dźwięku w słuchawce. Kiedy odkryto pierwsze ślady człowieka? Wodoodporność słuchawek określana jest w klasie IPX5 i ja to potwierdzam. W praktyce na rowerze jechałem z nimi w nawałnicy oraz wpadły mi do wody i dalej działają. Panel sterujący wykonany z aluminium jest intuicyjny, minus dół, plus góra. Wgłębienie pomaga w orientacji, gdzie czasami nie jest to tak oczywiste, no a z boku jest przycisk włącz-wyłącz. Przyszła pora na lody Coral. Nie, przyszła pora na podsumowanie, które będzie całkowicie subiektywne i niesponsorowane. Huawei FreeLace CM70 grają naprawdę bardzo czysto. Na najwyższej amplitudzie nawet Andrea Bocelli ma dalej cudowny głos, a po odsłuchaniu godzinnej wersji Mariage d'Amour Paula Senevilla, dokładnie po 59 minutach potrafiłem rozróżnić każdą tonację oraz w powietrzu wyczuć każdy klawisz.
Osobiście jestem z nich naprawdę bardzo zadowolony. Używam ich między innymi do jazdy na rowerze po lesie, gdzie uważam, są dużo lepszym rozwiązaniem niż te pchełki, które pokazywałem wcześniej. I używam ich oczywiście do różnych innych aktywności fizycznych, takich jak bieganie, skakanie, latanie czy pływanie. Nie zdarzyły mi się podczas testowania jakieś problemy z przesyłaniem dźwięku, przerywaniem czy piszczeniem, jak to było właśnie też w przypadku tych bezprzewodowych Edifierów X3. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie je w komentarzu. Pod filmem jak zwykle link do zakupu. I cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!